Do swojej ulubionej galerii handlowej, czyli na Auto Schrott, wybrał się już teraz Grzesiek. Liczy na to, że Ernest pomoże mu znaleźć jakiś fajny silnik. Słuchaj, silnik powyżej 3 litrów potrzebuje, wiesz? Najlepiej rzędówka jakaś albo wąska fałka. To już idziemy, coś znajdziemy. Już. Prowadź, Waść. Proszę. A, dziękuję. Najpierw aleja z silnikami od Mercedesów klasy S. Wspaniałe dla ciebie. 5 litrów. 328 koni. 8 lat leży na bidę. Ludzie dzwonią tylko o wtyczkę, o śrubeczkę. Nic więcej nie chcą. Bo to się nie psuje, nie? Bo to się nie psuje. Dobra, pierwszego mamy kandydata. No. A coś w rzędówce jeszcze. BMW jakieś nie masz powyżej 3 litrów? Mam, masz BMW jeszcze? Mam. No to dawaj, pokaż co masz. Ale BMW jest w specjalnej strefie. W strefie BMW? BMW. Mam specjalne dwie strefy BMW. Jeszcze u ciebie w strefie BMW nie byłem. A, to cię zapraszam. BMW w tym przypadku oznacza, będziesz miał wydatki. Silnik w nadwoziu, za gdzie? No, ze skrzynią biegów komplet jest. A gdzie? Coś tu się nie klei. Aut w całości tu nie widać. Gdzie masz tą budę 30? W nadwoziu jest, Grzesie. Gdzie? W śmietniku. Niebieski, żółty, świeży, małe przejechane. Rzeczywiście tu masz BMW-ki. BMW, no. Dobra. I szukaj, Grzesiu. Masz jedną tak, E39, 2 litry mnie nie interesuje, tam jest BMW. Ale tu masz przyjaciółkę. Ale rozwalona. Co ci proponowałem, 3 litry? Ty poczekaj, 3,5 litra masz E28 i ty to chciałeś na śmietnik wyrzucić? Nie, to jest w samochodzie jeszcze. Pan odpali, pan sprawdzi. No, oczywiście. No idzie po tego widlaka. Ja posiedzę w BMW-ie trochę, nie? Wentylator sobie włączy, no. Odkrymy. Skocz po widlaka. Rzędowa szóstka z 28 już frunie na widlaku. Jest szansa, że otrzyma jeszcze drugie życie. Czas rozpocząć negocjacje cenowe. Najpierw mały podkład emocjonalny. Ja miałem taki silnik. No. Bardzo taki sam. No. Z szóstki sprzedałem go rok temu, nie? Czy dwa lata temu, jak robiłem szóstkę. Ile wziął? Wiesz, jak ale powiedz prosto mi w oczy. Ale nie będę ci nic mówił, ile wziąłem, chłopie. To tak się bawić nie będziemy. Mów, ile chcesz, nie? Wiesz, jedni kupują, inni wyrzucają na złom i tak dalej, nie? 1000 zł. Szybko trzeba przyklepać, by się kontrahent nie wycofał. Parę się na nie targuje, bo jest ładna szóstka. Jak wejdzie 5-litrówka z Mercedesa, to tego ci nie odwiozę, tylko go sobie zostawię, wiesz? Dobra. I ci te 1000 zł za niego zapłacę, bo się może kiedyś przydać. Dobrze. Grzesiek ma do Ernesta jeszcze jedną prośbę. Potrzebuję podłogę z wysokim tunelem, żeby skrzynię zmieścić, wieży i silnik. Na wał. Tak. BMW mają najwyższe te, wiesz, nie to nadwozie BMW. Mówisz, masz. Przyznacie, że to idealne centrum handlowe dla prawdziwego mężczyzny. Towar z zaplecza już jedzie. Trzeba tylko uważać na głowę i nie tylko. Uważaj na mój samochód! Straszny łobuz z niego, nie? Może i łobuz, ale czyta w Grześka myślach. Zobaczcie, o co mi chodzi. W Warszawie ta ściana grodziowa jest zabudowana, nie ma tunelu. Chodzi mi o to, żebym taki tunel wsadził do Warszawy, żeby do niego zmieścić skrzynię biegów. Manual czy automat? To na razie Grześka tajemnica. Ernesta nie łączy z tym nadwoziem żadna więź emocjonalna, a więc w ruch od razu idzie brutalny sprzęt. Chwila, moment i tunel będzie na wierzchu. Fachowiec od autodemontażu, jak widać, działa bardzo zdecydowanie. Teraz powiedz mi, czy ty tej marki jakoś tak szczególnie nie lubisz? Że to nie, to jest porządna marka. Naprawdę, bardzo ją kocham. A miłość, jak wiadomo, można okazywać na różne sposoby. Matko Bosko Święta! Proszę bardzo. Ale to... Pan dach chciał. Pan dach zamawiał. Nie, ja chciałem tunel z podłogą, proszę pana. To jest, proszę. Rozumiem, że to jest dla mnie tunel z podłogą, tak? Tak, oczywiście. To dobrze, wziąłem lawetę. A to, co dookoła tunelu jest, ma się rozumieć, gratis? Za ten spory, jakby nie patrzeć, kawałek BMW, Ernest zażyczył sobie 300 zł, pod warunkiem, że odcięty złom Grzesiek odda. Silnika na razie nie liczymy, bo nie wiadomo, na który mechanik z Ryglic się zdecyduje. Szóstka z BMW kosztuje tysiaka, a ósemka z Merca dwa koła.